Dobry wieczór, panie Tomku. W pierwszej kolejności podpytam, jak bardzo pan się denerwował wczorajszego wieczora. Dobry wieczór. No, pierwszy set, jak wydaje się, był rewelacyjny, bo generalnie Iga zagrała chyba wczoraj najlepszy mecz z tych wszystkich siedmiu meczów, które były na tym turnieju. Oczywiście w drugim secie troszeczkę on żabers się podniosła i zaczęła jakby stawiać większe wymagania. Iga troszeczkę błędów zrobiła, zrobiła się nerwówka. Znaczy, nerwówka? No bardziej mecz wyrównany. Przyznaję się, drugiego seta praktycznie stałem przed telewizorem, ale czegoś się nie robi dla zwycięstwa. Tak jest. Rozmawiał pan z Igą już po, po jej wygranej? Nie, wymieniliśmy tylko na Messengerze jakieś tam wygrania wgra, i jakieś teksty, bo nie było na to czasu. Powiedział pan, że Iga zagrała wczoraj najlepszy mecz w turnieju. Wielu ekspertów, wielu ekspertów też tak uważa. Wydaje się, że iga z każdym meczem rosła, prawda w Nowym Jorku. No to prawda. No, iga ma coś takiego faktycznie, że jak już jest w tym finale, to wie, że dostaje dodatkową motywację, a nie odwrotnie, bo większość powiedzmy, zawodniczek bądź zawodników może troszeczkę się przestraszyć tego, tej gry. E, no. Trochę bym to porównał właśnie do Ons-Jaber, bo ona półfinał z Garcia zagrała według mnie rewelacyjnie, natomiast już jak wyszła na finał z Igą, e, no trochę taka była wycofana, dla nas dobrze oczywiście, no dla niej trochę gorzej, no i to bym takie porównanie zrobił. A propos tego drugiego seta, dużo bardziej wyrównanego, Iga po meczu powiedziała o tym, że wiedziała, że po tej pierwszej partii, która poszła gładko, w drugiej może być zdecydowanie trudniej, bo ons -Jaber jest taką zawodniczką, która wykorzysta jej błędy, no i rzeczywiście tak się działo. To prawda, ona faktycznie ma taką jakby zaletę, że podnosi się i potrafi do ostatniej piłki trzymać przeciwniczkę na dystans, I, i już jak się wydaje, że już właściwie wygrany jest mecz, to ona wtedy jakby odzyskuje werwę i potrafi wyjść na prowadzenie. Dużo, dużo takich jest spotkań, gdzie ona przegrywa pierwszego seta, no i wygrywa cały mecz, właściwie 2-1. No ale Iga też już jak zagrała już kilka razy z nią, bo był wynik 2-2 w sensie taki head to head, więc jakby tutaj widać było, że i dobrze była przygotowana przez Tomka Wiktorowskiego dobrze była zmotywowana przez Darię Abramowicz no i Maciek Ryszczuk też zrobił swoją świetną robotę, bo tak naprawdę jej fizyczność no, na, na to wskazywała, te wszystkie doślizgi, te biegania do siatki, na boki, no dokładnie do... tak, pełen szacun. Dokładnie tak, ona też zresztą powiedziała to po meczu, że nie zabrakło jej sił, nie zabrakło jej energii w tych kluczowych momentach, nie zabrakło jej mocy, żeby dokończyć to spotkanie a propos tego, co pan powiedział. Panie Tomku, czy Iga od dziecka była takim drapieżnikiem, który jak już poczuł krew, to, to nie nie wypuszczał tej szansy z ręki? No Iga była od dziecka walczakiem, tak? Bo no, trochę to się bierze z takich, powiedzmy, układów rodzinnych, bo jej siostra trzy o 3 lata starsza e no, robiła to, co robiła, czyli też grała w tenisa, no a Iga zawsze chciała ją pokonać, zawsze ją chciała we wszystkim prześcignąć. No oczywiście u dzieci jest tak, że te 3 lata to jest bardzo dużo i, i fizycznie jest słabsza i i powiedzmy wzrostowo i mentalnie, ale powiedzmy no zagryzała zęby, płakała i próbowała robić wszystko, żeby ją pokonać, Agatę, czyli starszą siostrę. Natomiast no, to jej zostało. Wczoraj dywagowaliśmy tutaj z Tomkiem Miarą a propos upodobań muzycznych pana córki. No bo skąd u 21-letniej dziewczyny takie zainteresowania Pearl Jam, Guns N' Roses, ACDC? Pan ją zarażał muzyką? Nie do końca. Wcześniej, wcześniej z innymi trenerami też słuchała takich starszych nagrań i to jest. No uważam, że to jest fajne, dlatego, bo ja jej tam parę tytułów, znaczy bary zespołów jej podpowiedziałem i też była powiedzmy zadowolona, naprawdę, ale to. Um... To jest uważam, że ciekawsze, dlatego że kiedyś ta muzyka była lepsza, no dzisiaj trochę taka w większości, powiedzmy, no, że wszystko, ale jest tu dużo takiej, jak ja to mówię, trochę sieczki. Co ty, Tomku, na to? A propos sieczki. A propos muzyki, tej, tej, tej która była w latach 90. na przykład. No to wiesz, no to już żeśmy o tym wczoraj rozmawiali, że mhm. to jest muzyka naszej młodości, naszego pokolenia i dla nas absolutnie kultowa i taka. Ale to chylimy trzeba przed igą, prawda? 20-letnią dziewczyną, 21. -letnią. Ale to bardzo dobrze, to znaczy, tak. że nie jest tak źle z tym młodszym pokoleniem. chciałem zapytać pana Tomka, bo tak ma propos tej motywacji. Mój syn ma lat 13, uprawia koszykówkę, ale nie ma starszego rodzeństwa. I teraz nie co ma. Go to... go nie go ma go gonić. Tak, tak. Chociaż muszę panu powiedzieć, że coś w tym jest, bo ja widzę, że kiedy gra ze starszymi chłopcami, no to tak imponuje mu to. No nie, no ale tutaj jakby są dwie są dwa różne tematy, bo tu mamy indywidualny sport i tak no naprawdę tak. nie ukrywam, że ta młodzież, taka, która jakby za wcześnie jest jakby. Że sama zostaje z trenerem na, ko na korcie, no nudzi się i, i często, gęsto przestaje szybko grać. Natomiast tu faktycznie jak jest koszykówka, no to jak mamy towarzystwo, mamy kolegów, no mamy rywalizację wewnętrzną, no bo zawsze każdy chce być lepszy od drugiego. Mhm. I to jest dobre, bo to ta rywalizacja podnosi nam poziom i, i jakby i, i do tego dążymy, prawda? Więc jakby. Ja bym, ja bym tutaj się nie martwił, że on nie ma starszego rodzajstwa, no chyba, że jest coś planowane, to jest sprawa. No to już może być tylko młodsze. No, ale to wtedy młodszy będzie starszy. Tak. Muszę, ale, pan... ale, ale mówię, no to jest, to jest, uważam, jakby dwa różne są tematy. Mhm. Imponuje nam również język angielski pana córki, to jak ona się wypowiada w tym języku, jak biegle włada angielskim, ona też od małej dziewczyny miała taki, taki pęd do nauki angielskiego, innych języków? No tutaj powiem coś trochę może mało popularnego, bo tak naprawdę te, ten język to tylko jest językiem ze szkoły, natomiast faktycznie nigdy się nie uczyła, nie, nie brała żadnych lekcji prywatnych ani dodatkowych nauk. E Oglądała wszystkie filmy, ogląda po prostu po angielsku i, i zawsze tą muzykę słuchała i zawsze sobie tam tłumaczyła jakieś słowa, jakieś zwroty i, i, i stąd ta, ta nauka. No oczywiście te wyjazdy, gdzie no trzeba sobie radzić, no spowodowały to, że ona generalnie jakby zaczęła się jakby w tym lepiej czuć, tak? No wiem, że chyba miała tam jakieś inne, znaczy w czasie COVID-u miała jakieś takie lekcje internetowo robione, ale już takie trochę specjalistyczne bardziej i to jej trochę tak no widać, że jej to pomogło. No szczerze mówiąc, no ja jestem za... rośnie, no nie? pewnie że rośnie, no, dokładnie. Dobrze, panie Tomku, yy, czy Iga się zmieniła? zostając najlepszą tenisistką świata, wygrywając tak wielkie turnieje jako córka, czy, czy jest nadal pana Igą? No i tak i nie, no dlatego, że z jednej strony zrobiła się osobą publiczną i tak naprawdę. Jak ona to znosi? Eee... Lubi to? To znaczy to jest różnie, tak? Bo sama ostatnio się przyznała, że nawet po tym naszym warszawskim turnieju, gdzie dosyć dużo hejtu się na nią wylało, eee, no podejrzewam, że to są wszyscy ci, którzy no, w cudzysłowie stracili pieniądze, bo, za, bo grali, tak? Mhm. Bo zakładali... Powstawiając zb... niskie kursy tak, zresztą. Dokładnie. No, znaczy, no każdy oczywiście jest kowalem własnego losu. Ona z kolei też jakby nie jest automatem. No i nikt nie powiedział, że ona musi to wygrać. Oczywiście ja bym chciał, żeby wygrała, powiedzmy, warszawski turniej. Ale powiem szczerze, no, oddam każdy warszawski turniej za właśnie taki sukces jak ten tutaj, który miał miejsce wczoraj. Ten turniej był bardzo wymagający fizycznie. Iga też o tym wspominała. Nasi eksperci też wspominali, że no jednak na twardej nawierzchni i też w tych warunkach atmosferycznych o tej porze roku w Nowym Jorku gra się bardzo ciężko. No to prawda. Przyznaję się, że nie umiem jakby się w 100% do tego odnieść, bo tam nigdy nie byłem, mhm. więc nie wiem, jak jest naprawdę. No, Iga sama mówi, że jest ciężko i że to jest wymagający turniej. Stąd to już od dłuższego czasu właśnie nie robi czegoś takiego jak kiedyś robiła, że grała singla, drugiego dnia grała debla, bo faktycznie ten jeden dzień odpoczynku między jednym meczem a drugim dużo daje, bo może sobie luźno potrenować, szybciej się regeneruje, no oczywiście też jakby fizja robi swoją robotę, więc jakby no to, jest, to jest coś, co powoduje, że szybciej wraca do, 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 do zdrowia takiego powiedzmy sportowego. No i powiem uczciwie, że chylę czoła przed mężczyznami, którzy, no niektórzy cisną te pięciosetówki 500, te po ileś tych godzin, no naprawdę, to można się wykończyć. Trzeba mieć końskie zdrowie, tak jak Carlos Alcaraz na przykład. Chciałem zapytać, co dalej? Ja wiem, że teraz wszyscy cieszymy się, jakby świętujemy ten sukces, który wielkoszlemowy turniej teraz IGA chciałaby... No, Został jeszcze tylko jeden. do Nie, Boże, dwa. Oczywiście nie, no dwa. Ostalia tak. i Wimleda, tak. znaczy ja, ja bym tego tak nie dzielił, bo to, 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 to tak się nie da. No, ja ale medialnie to brzmi, prawda? Medialnie brzmi, okej. Okay. Ona ma dużo czasu, mówmy się. Równie dobrze mogłaby powiedzieć, że już nie będę robiła drugiego Roland Garosa, bo już mamy jednego. nie, no, no, nie tak powiedziała, że nie chce. No, ale to jest oczywiście, tak by się nie stało. no Wiadomo, no, będzie chciała jakby po kolei to zrobić. No, zresztą ja nie ukrywam, że liczę na to, że Iga... Pokocha trawę, bo ona sama twierdzi, że jej nie kocha, natomiast ja uważam, że ona jeszcze tego nie rozumie. Ma dopiero 21 lat. Okej. Okay. natomiast trener też twierdzi, że Iga ma takie umiejętności, które jej pozwolą wygrywać też na trawie. I co mnie bardzo cieszy, bo ja uważam, że to jest kolejny turniej, który jakby stoi przed nią, że tak powiem, otworem.